paczkomat odebrany. Bardzo mnie zaciekawił ten dźwięk. No. A więc jednak to prawda, tak jak myślałem, jak już będzie popołudnie i będą złote godziny, jeśli chodzi o światło, to przy sklepie Odyńce ulica stanie się planem filmowym. Kamera, akcja! Ej synku, ubrałam się, detektor mam. Co z tą ustawą? 1 maja już był. Przepraszam, właśnie niosłem pióro Andrzejowi. Jak tak dalej pójdzie, zostaną mi same kapsle. To jakiś angielski pieprzony high-tight. Ostrzeżenie YouTube'a. Przekroczono czas 15 sekund jako cytat innego dzieła. Proszę uważać na język. Nie należy plepsu uczyć złych wyrażeń. A ty wracaj do pokoju i naparz mi herbatki. Chętnie się napiję, jak skończy się już ten cały high-tight. Ostrzeżenie YouTube'a. Przekroczono czas 15 sekund jako cytat innego dzieła. Panie prezesie, widzę niepewność wśród ludzi, a teraz tą niepewność widzę w pana oczach. Proszę powiedzieć prawdę. High-tight jeszcze trochę potrwa. To pewne? Ale tylko chwilę. Potem wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie. Poprzedni vlog skończył się tym, że wspomniałem, iż bardzo intensywny był dzień i mają kręcić film. I rzeczywiście po południu, właściwie pod wieczór, rozstawili się blok przy Odyńcach i zaczęło się filmowanie. Jakaś tam political fiction, film szpiegowski, miniserial. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Pewnie teraz zrobi się takie produkcje szybko, to za parę miesięcy. Nie wiem, gdzie to będzie, TVN, HBO, słyszałem tam różne opcje, gdzie miałby trafić do streamingu. I zaczynamy kolejny dzień. Mamy tu dwie herbatki. Jedna na koncentrację, druga na dobre myśli. A startujemy od tej oto Emi4. I ta właśnie Emi4 jedzie do Włocławka. Kojarzy mi się Włocławek z dużym deptakiem przy Wiśle. Tyle pamiętam, przejazdem się tam kiedyś zatrzymałem. Tak. Tańce nad Wisłą? A do miejscowości Jaworze, tak myślę, że koło Bielska, jedzie ta oto bluza z Helikona. A do Kędzierzyna jedzie ten oto Garrett Apex. Apex jest teraz w ofercie z Pointerem. Także oferta i zobaczymy, czy robi brum brum. Brum brum robi. Jeszcze sprawdzimy detektor i jedzie. Gdzie ja to mówiłem? A teraz do Kluczborka Manticore w zestawie z Profindem 40. Są dwie wersje, jeśli chodzi o ofertę na Manticora, albo właśnie z tym Profindem, albo z dodatkową cewką 15 cali. No i co, Manticore, lubisz nasze autko, czy nie lubisz? Lubisz, a więc możesz wyruszać w tą podróż, już swoją ostatnią być może. A na przedmieścia Warszawy, jedzie ten oto plecak marki Rutus. I do naszej stolicy, do Warszawy, będzie X5 w wersji bez pointera, też można taką zakupić. No i Quest, jak widzicie, albo zaraz wam to wytłumaczę, podąża z duchem czasu i nie ma już instrukcji po polsku, tylko mamy tutaj kod QR i mamy link. Tylko problem jest w tym, że się nie klika. A ten oto Digger Odyńce jedzie niedaleko stąd, jakieś 30 km, do miejsca, do miasta Tychy. Dzisiaj mi tutaj pomaga ten jegomość. Przywitaj się z widzami. No. A do Tomaszowa Lubelskiego jedzie ta oto latarka oraz bluza również marki Helikon. Dzisiaj zanosi się na dzień ubrań. Mamy spodnie Helikon i naszą koszulkę Odyńce. I to jedzie do Oświęcimia. Tu do Gorzowa Wielkopolskiego idzie Atrex na grubego zwierza. A za chwilę, a zaraz będziemy pakować tego jego mościa. Też idzie na wypożyczenie. W czwartek często, w środę i w czwartek na długi weekend mamy wypożyczenie detektorów. Od 100 do 150 zł za takie 4-5 dni. Wszystko zależy, jaki model. Rambo i spółka gotowi już do drogi, bo za 2 dni jedziemy na poszukiwania. A futrzak się wyleguje, bo dzisiaj bardzo słoneczny dzień.
I mamy nasz nowy samochodzik. I nasze czerwone Ferrari zostało zastąpione przez, tadam, syrenę 105. Jakiś tam model. Kiedyś chyba w latach 90. taki mieliśmy. No i on będzie przez następny tydzień testerem. Ale to już najwcześniej jutro, bo dzisiaj już nic raczej nie będziemy robić. No chyba, że jeszcze godzina została. A dziś piątunio, zaczęliśmy od dostaw. Przyjechały Manticore i od teraz Manticore, właściwie już wcześniej było, ale my jakoś nie mieliśmy tej oferty, a teraz mamy ofertę, że Manticora można dostać z gratisowym pointerem, ale zamiast pointera można wybrać dodatkową cewkę M15. No i przyjechały przy okazji jeszcze uzupełnienie Xterra, Vanquishek, i jakieś tam akcesoria, a 2 metry dalej taki tutaj Gold Cruiser się czai i kilka takich limitowanych serii detektorów, na przykład Q35, jedyny taki w Polsce, i to będzie przygotowywane, bo za godzinę będzie ktoś tutaj ze stowarzyszenia Inventum, bo za 2 tygodnie jakoś tak jest coroczny zlot, na którym też zamierzamy się zjawić. A w tych workach również na ten zlot czeka kilkadziesiąt koszulek nawiązujących właśnie swoją grafiką do tego zlotu. A do Szczecina jedzie ten oto Simplex Lite i mamy nasz nowy gadżet do testowania. Ze znakiem jakości Szyszki zmierza do Szczecina, chyba już o tym wspominałem. A daleko hen na wschód do Przemyśla jedzie ten oto Deus 2 z cewką 9, czyli 22. Nasz samochodzik gdzieś widocznie odjechał, zaraz się może znajdzie, a tymczasem bateria od kamery, która się już rozlatuje po kilkunastu latach, posłuży teraz nam do przetestowania naszego Deusika. Łączy się bezprzewodowo z ceweczką, działa, czuję baterię. I co dalej następuje? Muszę jechać do paczkomatu, bo coś przyszło do nas, to wykorzystam już tę czwórkę, bo tu stoi kilka dni. Ponoć z nią wszystko jest dobrze, a jutro posłuży nam na nasz zlocik. Żyjemy czy nie żyjemy? A jednak. No tu pod zegarami trzeba by doczyścić przed jutrzejszym zlocikiem. No ale przede wszystkim zobaczmy, czy dziadek zagada. Nawet w taki zaduch ma kłopoty. Spróbujemy jeszcze raz. No, coś z tego będzie. Corsair elegancko zostawił, zatankowany na maksa. Także jest czym rządzić, jest czym szaleć. Paczkomat odebrany. Bardzo mnie zaciekawił ten dźwięk. No, także się odblokujemy i jedziemy. Taki klimacik, właśnie to jest to. Rano był Jarek ze Stowarzyszenia Inventum, a teraz przyjechał Dawid. Jarek to jest kwestia za 2 tygodnie zlot Inventum, a Dawid jutro będzie, my będziemy na poszukiwaniach na zlociku, a Dawid będzie na... Właśnie zaraz nam powie, jak go znajdziemy, bo nie pamiętam, gdzie będzie. Dawid chyba poszedł na zaplecze i nam powie, gdzie jutro będzie? Gdzie będę? Na Bitwie Wyrskiej. Rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej. To tam będzie, będziemy mieli swoje stanowisko dla dzieci, takie pole poszukiwawcze. No zapraszamy każdego z dzieckiem. Na film ja już będę mieć na niedzielę, wiesz? No, no to niestety. A ty gdzie będziesz? A ty gdzie będziesz? Nie wiem. Nie wiem. Będzie z nami. Na low tide albo high tide? Tak, na wyrach. Ostatnia reanimacja te czwórki przed wyprawą sobotnią. Na razie Dawid jest pokonany, ale dobra, udało się. I przyszły mi jeszcze baterie. Dawno do kamery baterii nie zamawiałem. Boję się, że może coś nie ten teges nie będzie działać, ale zaraz to sprawdzę. Jak się włączę, to znaczy, że zadziałało. Aż 3 baterie, bo 2 mi spadły i po paru ładnych latach po prostu no, się zepsuły. A więc jednak bateria działa. Ekipa i Rambo zostają na straży, a my jedziemy za niedługo na, właściwie jutro rano, ale nie wiadomo, czy nas burza zastanie, ale mam nadzieję, że nas nie zastanie, bo Odyn mówi, że nie będzie burzy, ale łowcy burz mi się wyświetlili na smartfonie, to znaczy, że jednak nie wiadomo. No i jest następny dzień, sobota, 5:30 rano. Za chwilę wyjeżdżam tę czwóreczką na nasz zlocik koło Bierawy. No a tu ktoś w piątek się nie bał i zostawił tutaj takie cudo, taką
plansze, tu jakieś chyba prototypy ktoś przysłał do nas, no bo ja nie sądzę, żeby to było z innego przypadku. Samochodziki poustawiał, no słuchajcie, na tym samochodziku jadą do nas sita, może przyjadą pod koniec tygodnia, który nadchodzi. Na tym samochodziku powiedzmy, że płynie, nie, bo to na stateczku, nowa X10 od Questa, ale nie wiem, czy przypłynie w nadchodzącym tygodniu. Myślę, że to jest kwestia jeszcze 2-3 tygodni. No ale ciekawa plansza tutaj została. Na te działania, które dzisiaj jadę, to z nich film będzie pewnie we wtorek i wtedy też się dowiemy, co 26 maja kierownik Dawid zaplanował, bo też będzie jakiś zlocik i nie wiem, czy też nie będzie w województwie opolskim. Jak zwykle u mnie trochę kabaret, żeby nie było zbyt poważnie. Oby ta burza, o której wspominałem, dzisiaj nas nie zastała, a raczej przeszła na niedzielę, jak już będziecie oglądać te wypociny. Także trzymajcie się i do zobaczenia.